Dziewczynek zapraszamy na scenę. Dziewczyny. Takie to małe dziewczynki. Wystąpili dzisiaj dla Państwa pani magister Olga Romaszko-Niewiadomska. Kierownik artystycznego zespołu operetkowego Belcanto i akompaniator pan Krzysztof Bukowski, tenor. Pan Ignacy Olszewski, tenor. Pan Jan Mitoraj, bas, baryton. Pan Janusz Jastrzębski, również bas, baryton. Solówki fortepianowe wykonali uczniowie pani Olgi Romaszko-Niewiadomskiej i Dymitra Romaszko, Julia Cichońska. Kinga Domurat i Oliwia Tobi. I Oliwia Tobiasz, których niestety już chyba nie ma. I koncert dla Państwa prowadzili Elżbieta Jaworska i pan Andrzej Niewiadomski. Szanowni Państwo, zazwyczaj w maju jest koncert majowy z okazji rocznicy Konstytucji Majowej. W planach nie widziałem tego koncertu, w związku z tym w czerwcu będzie następny koncert, także proszę zajrzeć do prasy. I tutaj właśnie w tym czasopiśmie Ursus jest podana data czerwcowa i serdecznie Państwa zapraszamy z przyjaciółmi, jak zwykle wstęp wolny jest, im więcej będzie nas, tym więcej, tym lepiej się będziemy bawić, tym lepiej będziemy odbierać właśnie tą radość z muzykowania i z muzyki. Pani Olko, kiedy to będzie też następny sezon? Następny koncert będzie? Chyba 11. Chyba 11 czerwca. A, no właśnie. Też godzina 18. Tutaj na tej sali, jak do tej pory korzystamy z grzeczności i z gorącego serca pana dyrektora Łopuszyńskiego, że gościmy na tej estradzie i mam nadzieję, że będziemy jeszcze występować dla Państwa. Serdecznie dziękuję.